Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj brązowo-beżowy karton prosto z Austrii i tutaj maszyna kolejna. Zaraz zobaczycie, co i jak, co jest w środku i postaram się też od razu ją poskładać tutaj wraz z wami. Na razie wtargaliśmy ją, jak widzicie, jest opakowanie na palecie, obłożone styropianem i cóż mamy w środku? No oczywiście instrukcja w kilku językach. Jest też przykładnica równoległa, osobno wszystko i jeszcze jest tam z boku właśnie, o właśnie pod niego idę, żeliwny stolik, odlew taki szlifowany, żeliwo szare. No i teraz trzeba to jakoś postawić do pionu. Tutaj akurat z palety odleciał kawałek, wcześniej jeszcze przy rozładunku i paleta jest pół paleta powiedzmy, ale maszyna swoje waży, bo w granicach chyba około 100 kg, więc no muszę tutaj się troszeczkę namęczyć, żeby to wyciągnąć, rozładować i no i właśnie, taka mała troszeczkę, nie, ta taśmówka. No tak, jest mała, ponieważ do tego jeszcze będzie taki, albo inaczej, jest w opcji taka podstawa. Ja tego nie mam, więc tutaj coś będę musiał wykombinować. No i właśnie, Hammer N235, nowa taśmówka z firmy Felder. Zastanawiałem się, jak to sobie z tym poradzić. No i wymyśliłem następujący sposób. W sumie przydałby mi się kiedyś jakieś takie zawiesie do belek gdzieś tam pod sufitem i myślę, że pewnie w końcu to zrobię, a na razie taki sposób wymyśliłem. No i teraz fatem spokojnie tutaj do 300 kg można podnosić. No i zobaczcie, jak ta taśmówka wygląda dookoła. Konstrukcja, no właśnie fajnie, że tutaj jeszcze tego stołu nie ma, więc widać dokładnie. Bardzo podobnie, słuchajcie, wszystko zrobione jak właśnie w tym Hammerze poprzednim, N4400. Jest to po prostu mniejsza wersja. Sprawdzam co i jak, tutaj łożysko na przykład tylne. Widzicie, taśmy w ogóle tutaj nie ma w zestawie, trzeba to jakby dokupić osobno już. Jest założona jakaś tam tasiemka biała. Tutaj jest opuszczanie prowadzenia górnego i tam jest taka listwa zębata. Tutaj mamy te rolki dociskowe boczne, tylną. No to zaraz wam też pokażę, jak to się reguluje. Jest też oczywiście pochylany stół. Tutaj od razu patrzyłem właśnie, jak to jest zrobione. No jest listwa zębata po łuku i przechylanie jest, z tego co widzę tutaj, no na pewno 45 stopni, ale zawsze też ciekawi mnie, ile pójdzie w drugą stronę, bo to się czasami bardzo przydaje. Tutaj jest miejsce na odciąg 100 mm, tutaj mamy skalę do naciągu w zależności od zastosowanej taśmy. No i co? Bierzemy się do montażu stolika. Niewiele tutaj trzeba zrobić. Słuchajcie, cztery śrubki, podkładki, sprężyste. Wystarczy ten żeliwny blat założyć i przekręcić od spodu właśnie tymi czterema śrubami. No tutaj znowu przydałby się ktoś naprawdę do pomocy, żeby to przytrzymał. Ale łatwo nie jest. Trzeba sobie radzić samemu. Takie życie, nie? Stolik ten żeliwny, jak widzicie, jest również z rowkiem. Ten rowek nie jest teowy, jest tylko takim wręgiem zrobionym. Ja cię nie mogę, zawsze się mylę, nie? Wręg jest na krawędzi, wpust jest na środku materiału, czyli tutaj mamy wpust. Dobra, przykręcam. Część śrub jest się w stanie od spodu, część później trzeba pochylić stolik i wtedy to przykręcić. Teraz usuwam, mam taki rozpuszczalnik do czyszczenia właśnie stali.
A tutaj jest on mocno natłuszczony. No jest to żeliwo, więc do transportu oczywiście musi być tak zrobione, żeby jeśli jakaś wilgoć będzie w transporcie, to ten worek zabezpieczał. Sporo tego smaru tam było. Tutaj użyję taśmy na początek 20 mm. Chyba maksymalnie do tej taśmówki jest, przynajmniej tam na skali było, 25 mm. Jestem ciekaw, co specyfikacja będzie o tym mówiła. Teraz naciąg, czyli podkręcamy to do góry, aż na skali będzie jakby ten wskaźnik w odpowiedniej pozycji. Przekręcamy kilkukrotnie kołem, patrzymy, co się dzieje właśnie z taśmą. Ona musi być tak troszeczkę do przodu przesunięta, ale blisko środka, trochę do przodu. Teraz prowadzenie górne brzeszczotu. Tutaj mamy tradycyjnie, tak tutaj można jakby czteroma śrubami się posługiwać. Po naciągnięciu odpowiednim najpierw rozpoczynam od ustawienia tych rolek przednich w stosunku do samego brzeszczotu, czyli przód, tył, później właśnie te boczne i tylnia również nastawiona. Schodzimy niżej, tutaj jest rolka tylna na takiej śrubie, dokręcamy to imbusem, kiedy jest to ustawione i trzymanie boczne są takie żeliwne, takie czpienie, które ustawiamy około, no dosłownie tak, wiecie, to ma musnąć w brzeszczot, dokręcamy śrubami imbusowymi, sprawdzamy, czy to wszystko pasuje, czy za bardzo nie ociera i możemy zabrać się za poziomowanie samego blatu. Tutaj kątownik jakiś precyzyjny na tyle, żeby faktycznie miał ten kąt 90. Blokujemy i od spodu blatu jest właśnie taka śruba, którą ustawiamy, dokręcamy i tutaj właśnie jest też taki kolejny dystans. Ten dystans po odsunięciu właśnie pozwala nam na pochylenie blatu w drugą stronę do bodajże 5 stopni. Czyli mamy od minus 5 do plus 45. Przykładnica równoległa. Ona jest przesuwana po wałku stalowym, takim litym. Możemy to wszystko zamykać. Jest też bezpiecznik, ten taki na łańcuszku założony. On trzyma tak naprawdę blaty między sobą, ale też zapobiega wystrzeleniu brzeszczotu gdzieś w naszą stronę. To co? Włączamy maszynę. Pierwszy test. Uruchamiacie, zatrzymujecie, żeby nie było jakichś niespodzianek. Wszystko gra, słuchajcie. Dużo czasu nie było potrzeba na to. To co? Odpalamy. Pierwsze cięcie. Króciutki kawałek jesionu. Tutaj cięcie równoległe, takie typowe. Nie wiem, 20-30 mm ten jesion ma. Przy nowej taśmie to idzie jak marzenie. Dobra, zatrzymujemy. I coś trudniejszego, co byłoby już problematyczne na wszystkich innych sprzętach, czyli cięcie obłogu. Tutaj jesion w granicach 100 mm w górę i wytniemy sobie jakiś taki cieniutki pasterek w granicach 2 mm. Idzie jak marzenie. Bardzo łatwo się to tnie. Oczywiście nie ciśniemy, dajemy brzeszczotowi robić swoją pracę. I dotarliśmy do końca tego nagrania. Unboxing, czyli rozpakowanie plus pierwsze uruchomienie mamy już za nami. I tutaj oczywiście Felder, linia Hammer N235, czyli najmniejsza taśmówka jaka jest, ona wyszła, pojawiła się w sprzedaży dosłownie kilka tygodni temu. My mamy taką wersję, powiedzmy najbardziej standardową, jest jeszcze taki wielki postument,
z kołami, można tam doczepić dyszel i wtedy macie totalnie mobilną maszynę. Ja na razie mam tutaj na facie, spróbuję coś szybko tutaj zbudować, żeby to można było postawić. I co? Z samym montażem, bo o tym jest dzisiejszy ten film, myślę, że słuchajcie, w pół godziny, jeśli ktoś by miał kogoś do pomocy, ja niestety nie miałem, więc musiałem tutaj sobie poradzić, żeby to udźwignąć, to jest 100 kg, ale mi to zeszło, nie wiem, może z godzinę, maksymalnie. Sama konstrukcja, czy składanie, 4 śruby, słuchajcie, plus 5 taki zderzak i wkładacie jeszcze to pokrętło u góry i to jest wszystko, co trzeba zrobić. Później oczywiście ustawienie wszystkich ograniczników, tych kółek dociskających łożysk do taśmy, no ale to już w każdej taśmówce trzeba zrobić. I to wszystko, maszyna gotowa do pracy. Banalnie proste, przyznam się szczerze, specjalnie nie zaglądałem do instrukcji wcześniej. Chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie w ogóle to rozpoznać, czy będę miał z czymś problem. Absolutnie nie mam tutaj problemu żadnego, powiem szczerze. No ale to już moja któraś taśmówka. Dobrze, na tym kończymy. Widzimy się za niedługo. Ja chwilę na niej popracuję. Postaram się tutaj troszeczkę ją pomęczyć na mniejszych, większych przekrojach. Mam kilka taśm dostępnych i wracamy do tematu już niedługo. Na razie, do zobaczenia. Dzięki za Waszą aktywność. Pamiętajcie, subskrypcje, lajki, szerowanie to oczywiście miłe ruchy z Waszej strony. Miłe dla nas. Do zobaczenia. Cześć.